królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta na teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas Twój Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w zdrowiu wiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Thank you.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodny księże prowincjalny, drodzy bracia salezjanie, siostry zakonne, kochany bracie Piotrze, rodziną i przyjaciele z Marką księdza Tadeusza, umiłowanie w Chrystusie Panu. Drogi Tadeuszu, choć każde pożegnanie naznaczone jest smutkiem, a tym bardziej, gdy jest to ostatnie pożegnanie, to jednak trudno zapewnić ciszy żegnać się z Tobą, bo jeszcze w duszach jednemu z nas brzmi Twój radosny śmiech. Było to jedna z cech tego charakteru, która nie pozwoli nam o Tobie zapomnieć. Pracuję obecnie w Szczyrku i w niedalekiej od nas parafii Bystrej Krakowskiej. Niedawno dwaj księża odeszli do domu Ojca. Można powiedzieć, że w sile wieku 22 grudnia już ubiegłego roku umiera 60-letni proboszcz wspomnianej parafii. Dokładnie 22 marca, 3 miesiące później, umiera 35-letni ksiądz wikariusz. Takie wydarzenia budzą człowieka i wzywają do czuwania. Ale mimo wszystko Twoje odejście nas zaskoczyło. Kolejny powód do nieustannego czuwania i bycia gotowym do czego. Pamiętam, jak w czasie jednego z naszych powrotów pociągiem z Przemyśla do seminarium w Krakowie długo i dość intensywnie rozmawialiśmy na tematy sportowe, co wywołało u naszych współpasażerów niemałe zainteresowanie. Gdy pojawiła się chwila ciszy, usłyszałem, jak jeden z nich pyta, co za jedni. Który z nich odpowiedział, pewnie studenci AWF-u. Który z nich to powiedział, ten mocno zbudowany chyba nie. A kolejny dodał, pewnie rzuca kulą. Nigdy nie wiedziałem cię do duszy rzucającego kulą. Ale rzeczywiście jest to, że wiele droższego i cięższego, by zostać kapłanem salezjaninem. Porzuciłeś swój dom, rodzinę, ukochany Przemyśl, przyjaciół i twój ulubiony klub, czuwaj Przemyśl. Pokazałeś nam jeszcze drogę drogą salezjańskiego życia. Nigdy cię nie słyszałem, abyś narzekał na trudności w swoim powołaniu, a wręcz przeciwnie. Pokazywałeś, jak pokonywać się z radości
Co więcej, nigdy się na tej drodze nie wywyższałeś od innych. I to była twoja druga piękna cecha, za co wielu cię lubiło i chciał mieć cię za przyjaciela. Byłeś gotowy do poniesienia każdego wyrzeczenia i pogodnego przyjmowania dnia następnego, bo niejednokrotnie żartobliwie mówiłeś, jest sprawiedliwość na tym świecie. Bo bez względu na to, jakie stanowisko zajmujemy i kim jesteśmy, wszyscy jednakowo zakończyć musimy nasz żywot. Przed tą trumną, jak i przed następną, trzeba usłyszeć raz jeszcze, że życie zmienia się, ale się nie kończy. Że w domu Ojca jest mieszka wiele, że jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również ty, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. Że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem, a kto w Jego wierzy, nie umrze na wieki. I to jest najpiękniejsze w Chrystusie. To jest najpiękniejsze w naszej wierze. Że nikt z nas nie rozłączy się z tatą, mamą, bratem, współbraćmi czy przyjaciółmi. Nikt z nas nie straci na zawsze tego, co mu bliskie. Bo nie po to Bóg dał nam to życie przez życie, byśmy w wieczności pozostali bez nich. Tu w doczesności ksiądz Tadeusz pielęgnował swoją miłość do Boga, która wyrażała się w służbie ludowi Bożemu. Tej miłości nigdy się nie wstydził, nie ukrywał się z nią, ale stawała się ona jego prawdziwą radością. Tę miłość realizował na kolejnych placówkach swojej pracy salezjańskiej. Po święceniach w 2002 roku pracę w Oświęcimiu, parafia Wspomożenia Biedy, duszpasterz i katecheta, Oświęcim Zakład, praca jako kierownik internatu, Kraków Dębniki, duszpasterz i katecheta, pogrzebień, dyrektor i proboszcz parafii, Oświęcim Zasobę, duszpasterz i katecheta. Nie miałeś prawa jazdy, ale wiedziałeś, jak ludzi skierować na Boże drogi. Twoje barwne opowieści z młodzieńczego życia, bardzo mocno związanego z oratorium salezjańskim w Przemyślu, służby wojskowej, lat seminaryjnych, doświadczeń pracy kapłańskiej, dodawały nam uśmiechu i mądrości życiowej. Zawsze też troszczyłeś się o swoich rodziców i brata. Starałeś się ich odwiedzać i dzielić się ich troskami. Cieszyłeś się, że twój brat był często blisko ciebie. Obaj otrzymaliście talent muzyczny i choć już razem nie zagracie wspólnej nuty, to z pewnością łączyć was zawsze będzie cisza. Jako ta jedyna piękniejsza rzecz na tym świecie niż muzyka. Pan Bóg wezwał nas tutaj dzisiaj, aby podziękować za piękne i szczęśliwe życie kapłana salezjanina. To dzięki niemu mamy zaszczyt uczestniczenia w tej pogrzebowej mszy świętej i karmienia się ciałem Pańskim. Wszak każda Eucharystia to łaska nad nas.
Najświętsza ofiara to udział boski w życiu. Chrystus obiecał: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Ksiądz Tadeusz często wspominał o salezjanach pracujących w przemyślu, którzy tu pracowali i przyczynili się do odkrycia jego powołania. To byli ci, którzy oprócz rodziców nauczyli go, jak korzystać z Bożej łaski. Dobrze ją obrobiłeś poprzez swoje nieco dłuższe niż półwieczne życie. Przeżyłeś w ciebie patrona tego Kościoła i całego naszego Towarzystwa Salezjańskiego, świętego Józefa, najlepszego opiekuna i pracowitego rzemieślnika. Może nie wszyscy wiedzą, ale ksiądz Tadeusz był zawodowo stolarzem i może przez to zawsze był wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy. Dobrze zrozumiał prawdę, którą wyraził święty Paweł. Proszę was, bracia, abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. A twoja służba szczególnie pokazała, że byłeś przez przerwę dobrym opiekunem młodego człowieka. Ten kościół, to miejsce było ci zawsze drogie. Chętnie tu wracałeś. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko tu wrócisz. Zaskoczenia i nastała. Twoja zaskakująca śmierć przychodzi do nas i przywołuje słowa naszego jedynego mistrza: czuwajcie i módlcie się nieustannie. Co mocno wpisuje się w czas tego wielkopostnego czuwania i oczekiwania radosnego poranka zmartwychwstania. Patrząc oczami wiary, masz już nadanie przewagę. Podejmujemy pałeczkę i biegniemy dalej, pamiętając i modląc się za ciebie. A ty będziesz tam na nas czekał. I gdyż otrzymasz taką łaskę Boga możliwe, że będziesz również nad nami czuwał. Wszyscy z czułą i wdzięczną miłością złożymy twoje ciało do ziemi, jak ziarno przyniesione razem z twoim doczesnym życiem, wierząc, że te stokrotne plony akapońską twą duszę zawierzamy miłosierdziu Pana Boga, którego wybrałeś, za którym poszedłeś, którego kochałeś i któremu służyłeś. Należałeś do ludzi, którzy nie błyszczą bardziej niż przeciętni, ale za to są dobrzy. Dlatego właśnie dzięki tej twojej naturalnej dobroci byłeś i jesteś wielki. Niech Bóg będzie dla ciebie miłosierny. Odpoczywaj w pokoju, przyjacielu. List od kuzyna świętej pamięci księdza Tadeusza. Przewielebny księży inspektorze i droga rodzina salezjańska, drogi kuzynie Piotrze, kochana rodzino. Wydaje się nam, że po ludzku, że świętej pamięci ksiądz Tadeusz odszedł zbyt szybko. Mógł jeszcze tyle dobrego zrobić. Trzeba się jednak pogodzić z wolą Boga. Jeśli chodzi o śmierć, zwłaszcza bliskich osób, nie zawsze potrafimy tę wolę Bożą zrozumieć, bo nasze myślenie idzie po innej linii. W naszym przeżywaniu śmierci na pierwszy plan wysuwa się odejście, a Pan Jezus mówi o przyjściu: Syn Człowieczy przyjdzie. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Chrystus osobiście się fatyguje, aby każdego z nas pojedynczo przeprowadzić do domu Ojca. Tak nas kocha. Majestat umierania jest połączony z majestatem spotkania. My przeżywamy odejście, a zmarły przeżywa przejście. My rozstanie, a On spotkanie.
Chrystus wprowadza człowieka w przestrzeń nowego, wiecznego życia. W naszej wierze godzina śmierci jest godziną łaski. Pan Jezus obiecał, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkiej rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Śmierć to dla osoby wierzącej zmiana adresu zamieszkania. Dziś prosimy miłosiernego Boga, aby nowym adresem księdza Tadeusza było niebo, gdyż tam od początku czasów w kartotekach niebiańskich zostało zapisane jego imię. Przykro mi, że nie mogę uczestniczyć w pogrzebie kapłana, kuzyna. Obowiązki duszpasterskie rzuciły mnie na drugi koniec Polski. Dzisiaj jednak odprawię we Lwówku Śląskim mszę świętą za Tadeusza. Będę się modlił, aby on sam cieszył się niebem i jak najszybciej mógł sprawować niebiańską liturgię, a my wszyscy, abyśmy kiedyś do niego dołączyli. Drodzy, chciałbym w imieniu naszej wspólnoty Miłosierdzia Bożego wyrazić to nasze zjednoczenie z najbliższą rodziną i z całą rodziną salezjańską, która z pewnością traci wspaniałą osobę w osobie w kapłanie, salezjaninie, księdzu Tadeuszu. Chciałbym też osobiście, ponieważ z księdzem Tadeuszem byłem w jakiś sposób związany także przez przełożeństwo te ostatnie dwa lata, a wcześniej także pracę na Dominikach, w sumie 8 lat współpracowaliśmy bezpośrednio i wcześniej także to moja pierwsza parafia, właśnie Przemyśl, ksiądz Tadeusz przyjeżdżał tutaj jako kleryk. I także mieliśmy okazję wiele razy rozmawiać, wyjeżdżał też na akcje wakacyjne. Będzie nam go niesamowicie brakowało. To nie tylko brak osoby z personelu naszej wspólnoty, ale to brak bardzo konkretnego człowieka z jego darami, właśnie, które wspomniane zostały tutaj. Ten optymizm, poczucie humoru, rozładowanie pewnej sytuacji, która zawsze... Ksiądz Tadeusz był także tą osobą, która w naszej wspólnocie charakteryzowała się wielkim taką rzeczowością i konkretnym podejściem. Jeżeli się na coś decydował, to wiadomo, że zrobi to świetnie. Świetnie pracował z ministrantami w Dębnikach. Przyjechali także do Oświęcimia na pożegnanie go. I także w Oświęcimiu też ofiarował im swoje serce. Jeżeli prosiłem go o jakieś posługi w wspólnocie, czy w Dębnikach, czy także jeżeli chodzi o Oświęcim, niejednokrotnie mówimy, ale po co? Przecież mam tyle obowiązków. Najwięcej katechezy z całej wspólnoty. On nigdy nie powiedział nie. To, co się zaproponowało, to po prostu na to się godził. I także właśnie jedna, myślę, że taka ważna kwestia. Tutaj słyszeliśmy właśnie o tych pasjach księdza Tadeusza. Ksiądz Tadeusz miał te pasje całe życie. Właśnie czuwaj nawet w niedzielę, kiedy jechaliśmy na zaborze razem w samochodzie i wspominaliśmy czuwaj. I tutaj klub przemyski i wspominaliśmy tutaj ten napis na drzwiach naszego kościoła, kiedy czuwaj awansował do pierwszej ligi. No i właśnie takie słowa wypisane na drzwiach: Boże, wspomóż w pierwszej lidze. No, niektórzy się gorszyli, parafianie, no jak to można na kościele pisać takie słowa? No ale jednak, no cóż, każdy jak potrafi, tak te swoje myśli przekazuje. Ksiądz Tadeusz często mówił, każdy musi umrzeć. I w tym czasie wyjątkowym dla nas trzeba wprost powiedzieć i zmartwychwstać. Amen. Szanowny Panie Piotrze, droga rodzino świętej pamięci księdza Tadeusza pogrążona w żałobie. Nie jesteście jedyną rodziną pogrążoną w żałobie. Jest u nas dziś wiele rodzin. Są rodziny z parafii, z placówek, gdzie pracował ksiądz Tadeusz. Jest rodzina jego starych, byłych kolegów, lektorów, ministrantów, kolegów z boiska tutaj obok. Jest rodzina salezjańska, do której wstąpił
należał i należy i zawsze należeć będzie ksiądz Tadziu. Na końcu tej Eucharystii chcę powiedzieć krótko słowo dziękuję. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękuję Bogu za dar świętej pamięci księdza Tadzia, za to, że był moim współbratem, że postawił go również na mojej drodze jako rodaka, nie tylko jako salezjanina. Dziękuję za naukę i lekcję umierania. Odszedł wcześniej, sądząc po ludzku, ale jest to przypomnienie dla każdego i każdej z nas, że śmierć jest naszą siostrą, że jest za progiem, że może przyjść w każdej chwili. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczynanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości i ukoi nasz ból. Niech rodzi nadzieję, że spotkamy się z naszym bratem po drugiej stronie w niebie. Przybądźcie z nim na ostatnie. Tobie, Boże, polecamy naszego brata kapłana Tadeusza i prosimy Cię, Ojcze, nawet miłosierdzia. Odpuść mu grzechy, które popełnił w ludzkiej młodności, aby umarły dla świata, że dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, odgarnął mnie strach i udręka. Pan wezwałem imienia Pana, Panie ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca, byłem w niedoli, a on mnie wybawi. W krainie życia będę widział Boga. Wróć duszo moja do swego spokoju, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Z wiarą podajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Tadeusza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Tadeusza. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia.
Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciała naszego brata Tadeusza w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezwa dole. Przebo, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaska, o litości ma, zmarłego księdza Tadeusza, za jego zmarłych rodziców, za zmarłych salezjanów tutaj spoczywających i wszystkich leżących na tym cmentarzu, podmówmy modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.